Dobra, teraz musimy właśnie tych maruderów unicestwić. Tak więc no, troszeczkę amunicji sobie stracimy tutaj, no niestety. Mogło być inaczej, ale jednak będzie, no jeszcze inaczej. Ale to szybko nam pójdzie. To, co się będzie działo po tej misji, raczej po tej sekwencji, to już może troszeczkę być trudniejsze, ale ta misja jest łatwa, bo jak widzicie, tutaj musimy ich po prostu wszystkich powybijać, co do joty. Nie chciałem używać tego. Jezu. Dobra. I oni teraz spieprzają i trzeba będzie ich ścigać. No, 47 sekund. No i teraz sporo czasu stracę, ponieważ jak widzicie, no... Zresztą sami widzicie, co zrobiłem, tak więc nie muszę tutaj nic mówić. Po prostu się utopmy. Dlaczego to zrobiłem? Ponieważ za dużo czasu straciłem, jeżeli chodzi o ustawianie się do pojazdu. A trzech maruderów jest na czas, z czego ostatni już jest bezczasowy, tak więc no musimy się sprężyć, bo dużo sekund straciłem, a oni mogli, wiecie, równie dobrze no zniknąć już. Tak więc no lepiej się troszeczkę, lekko mówiąc, pośpieszyć. Dobra, jest. Pierwszy padł, zostało tylko trzech. Nie no, może to nie jest aż taka trudna sekwencja, ale jednak wiecie, no trzeba było niestety tutaj się poświęcić, bo... No bo ja bym nie dał rady, ja bym nie zdążył ich dogonić. A to wiecie, to też trzeba patrzeć na to, że w Jacku Trójce i ogólnie w Jackach jest coś takiego, że jak oni się oddalą o jakiś taki... No naprawdę spory kawał, no to gra może już, wiecie, z automatu wam nie zaliczyć misji, dlatego że no kurde, no trochę się oddalili, nie? No właśnie, sami widzicie. Dlatego za dużo czasu straciłem. Za dużo czasu straciłem na kontrolę i tak to się właśnie kończy. Dlatego tutaj trzeba naprawdę z rozwagą do tego podejść. Dobra, my jesteśmy z powrotem, tym razem znowu w nocnej scenerii, ale jesteśmy blisko tego marudera, który przed nami spieprza. Oczywiście małe marudery również muszą tutaj pokazać się ze swojej jakże jak najlepszej strony. I lecimy. Na totalnym speedzie. O, i kolejny padł, elegancko. Mamy kolejne 59 sekund czasu, więc teraz trzeba gonić następnego, bo ostatni to już jest bezczasowy, tak więc... Tak więc będziemy mieli naprawdę w cholerę czasu, znaczy dobra... Za dużo czasu w jednym zdaniu, po prostu będziemy mieli troszeczkę... No wiecie o co mi chodzi, no, kurde. I robimy w sumie takie kółko, tak na dobrą sprawę, jak widzicie. Bo tamten teraz będzie chyba w podobną stroną spieprzał. Ale nie mam pewności. Nie, 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 on jedzie inaczej. On nie jedzie jak ten pierwszy, tylko on jedzie bardziej właśnie... Tędy, no, 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 no. No
No trzeba niestety za nim jechać, bo inaczej to nie dogonimy go. Aha. Heh. Rozpieprzyli się, więc... Co za debile. Ale jesteśmy bardzo blisko niego, tak więc... Teraz tylko kwestia dobrego wyczucia czasu i... dobrego wyczucia i zaraz... No, tak więc dostaliśmy teraz komunikat od Seymosa, że musimy się dostać z powrotem do Haven City i wracamy do Haven Forest, ponieważ zdobyliśmy jakiś artefakt pod nazwą Prism i tam będziemy mieli już skompletowane artefakty, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć w Haven Forest, co tam ciekawego się dla nas otworzy. Tak więc tutaj mamy sekwencję zaliczoną, elegancko poszło, świetnie. Kurde, nawet zrobiliśmy fajną srebrną trofkę, jak widzieliście, kurde, z maruderami. No to co, dostajemy się do tego pojazdu, ja mogę tu już zaraz wysiąść, oni niech sobie naparzają, niech on najwyżej się zniszczy, trudno się mówi. Cleaver sobie nowy kupi. A my co, wracamy do Haven City. Tutaj oczywiście już wyciąłem tą wam cutscenkę. Znaczy wyciąłem, po prostu zeskipowałem ją, bo wygląda tak samo dosłownie, tak więc nie widzę sensu. Pillars. It seems they've been here for longer than any other known ruins, except for maybe the catacombs. Myth says these pillars were once linked to some type of planetary observation system. Very mysterious. Let's see if those items you found in the wasteland will activate and unlock their secrets. Nie widzę po prostu sensu jej dalej trzymania, skoro i tak wygląda tak samo, tak więc tutaj wracamy do naszego ukochanego, skażonego Haven City, jak sami zresztą widzicie. No, piękne miasto, dosłownie, kurde, no, mieszkałbym tam. Mieszkałbym po prostu bez żadnego zająknięcia się. Tak więc, elegancja, Francja. Teraz trzeba drzwi przekroczyć, które są naszym loading screenem, w cudzysłowie. I będziemy musieli odpalić 5 różnych totemów. Dokładnie tak. I teraz będziemy lecieli przez pierścienie. To była sekwencja, która lekko mnie irytowała za dzieciaka, dlatego że no czasami jest tak, że ten promień, nie płomień, tylko promień, sobie właśnie robi takie dziwne zakrętasy. No i dzieje się, co się dzieje, że po prostu trochę nie ogarniasz, gdzie on skręca i... No dzieją się potem takie dantejskie sceny. Tyle mogę powiedzieć. No bo to jest w sumie totem, no nie oszukujmy się, to nie jest żaden posąg, tylko totem taki. Mini totem, bardziej to... Głowa totemowa. Głowa totemowa, chyba nazwę tak ten odcinek, nie? Oczywiście nie muszę mówić, że... Z każdą następną trasą to będą coraz dłuższe te... O kurde, no nie! Jezu, w ostatniej chwili się udało. W ostatniej chwili się udało, moi drodzy. Ja bym nie zdążył. Z logicznego punktu widzenia nawet nie byłoby takiej opcji, żebym ja się tam dostał. A się udało. I wygrałem. Znaczy przeszedłem. Może nie wygrałem, ale przeszedłem tamtą sekwencję. Ale na logikę to by mi się normalnie nie udało. Ale jakoś udało mi się czas wykiwać lekko. Dobra, za dużo słowa udało. Skończmy gadać, biadolić. Poobserwujmy sobie te piękne klimaty tego Haven Forest. Nie, autentycznie, mimo że... Haven Forest różni się od tego z Jacka 2. To bardzo mi się podoba. Jako taka trochę odświeżona lokacja. Taka... No jest coś takiego fajnego w tym. Ma to swój taki klimacik, o, to mogę powiedzieć.
A muzyka w ogóle z kanałów leci. W ogóle w tle. Taka ciekawostka. Pewnie o tym mówiłem już nieraz, ale no. Chciałem to podkreślić dla osób, które mogły nie wiedzieć lub zapomniały. Ja takie rzeczy bardzo lubię podkreślać. Pik, 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 pik. Odpal się. No kurde! Jak to chamsko ominięte zostało? Dobra, na szczęście mamy checkpoint od tej trzeciej głowy. No. Dobra, teraz mniej więcej wiem, gdzie są te kółka, te pierścienie. O, jestem strollowany. Jak fajnie. No tutaj też mógłbym być łatwo strollowany, nie żeby coś. Jakby gra chciała, to by mogłaby mnie właśnie w taki sposób ze mną w trolla polecieć. I by skończyło się, kurde, moje cwaniakowanie. Spoiler, nawet się nie zaczęło. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. Mniej niż zero. Nie no, dwa to nie jest mniej niż zero. To trochę taka słaba matematyka. I ty się, Michał, dziwisz, że ty matury nie zdałeś? No, no dziwię się, no. Nie, dobra, dobra, to takie, wiecie, no, śmieszki, heheszki, żeby trochę ten komentarz wzbogacić. Żeby nie było, że to ciągle będzie suchy komentarz na zasadzie ciągłego komentowania, co się w gierce dzieje. Zastanawiam się, co ja dzisiaj, kurde, będę robił. Bo trzeba sobie jakoś, kurde, zajęcie znaleźć, bo jest, kurde, piękna pogoda. No tak, mogłem się tego spodziewać. Jest piękna pogoda, więc trzeba sobie jakoś, kurde, zajęcie no zorganizować, bo tak to, to no trochę słabo by było. Nie żeby coś. Kurde. Kurde, mało tutaj czasu jest strasznie. Z tego co widzę. Mało się nam tutaj dodaje do licznika. Oj, coś czuję, że tu zaraz u góry będzie finish. Tak jakoś mi się wydaje. Ale mogę się mylić. A jak? To jeszcze tylko jedna platforma została i wtedy będzie można, kurde, przygotować się do tych artefaktów. Taki strasznie jesienny ten las, no bo takie, kurde, kolory są bardzo jesienne. Nie powiedziałbym, że to jest wiosna, a bardziej właśnie jesień. To można rozpoznać chociażby po liściach, że one są takie bardzo pomarańczowato-czerwone, czerwono-żółte. Takie trzy kolorki mają. Bo jakby to było lato lub wiosna, to byłyby bardziej zielone. Tutaj byłoby bardziej zielono, a teraz mamy tak bardzo jesienno, więc na bank jest to jesień. Chyba że w świecie Jacka to jest taka zmutowana wiosna, no to wtedy zwracam honor. No i u góry mamy ostatni ten. Daj tym jetboardem do góry. Oh yeah. Dobra, inny mam pomysł. Pyk, pyk. Pyk. I elegancko.
Teraz zobaczymy, gdzie nam się pojawią. O nie! Dobra. To trzeba zrobić za pierwszym razem. To jest ostatnie. Trzeba za pierwszym razem zrobić. Dlatego tutaj mogę się teraz trochę siedzieć cicho. Wy się najwyżej wsłuchacie w soundtrack, który tutaj leci. To z tego, że już go słyszeliście wcześniej, no ale no dobra, niech będzie. Ja tu się teraz trochę skupię, bo jednak... No właśnie, bo jednak mogłem prawie zlecieć. Kurwa. Ja pierdolę. Dobra, udało się. Teraz powolutku do przodu, powolutku. Yeah! Udało się. Udało się. Yes! Elegancko. Teraz trzeba będzie się do góry tam dostać za pomocą tych właśnie platform. Tak więc... O kurde. Ale się będzie to podnosić fajnie. Ty, to mi strasznie przypomina Jacka jedynkę, nie? I ten... Kurde, nie wiem, czy to był poziom Precursor Basin. Nie, to było w... Forbidden Jungle. To mi strasznie Forbidden Jungle przypomina, nie? Approach the astral viewer, Time Warrior. Behold the seed of our destruction. What? Let me see. Is she hot? We precursors built many worlds across the universe, shaping them with eco into something good. But we were foolish. The Dark Makers were once precursors, but their exposure to dark eco changed them. They began twisting worlds, conquering life, and dark ages ensued. Now the Dark Ones have found your world and are coming to claim it for themselves. Well, I could ruin your whole day! I think this one's bigger than both of us. There is but one hope left. You will find a planetary defense system hidden deep at the core of the planet. There is still a chance to save your world. I hope you are more successful than many planets whose fate has already been closed. I heard. This is as we feared. We must get into those catacombs before that ship reaches this planet. No to cóż, moi drodzy, dowiedzieliśmy się tylko tyle z tej cutscenki, że poznaliśmy, kim są tak naprawdę ci mroczni twórcy, czyli tam Dark Warrior, znaczy nie, Warrior to byli wojownicy, Dark Precursor coś tam, chodzi po prostu o mrocznych twórców, którymi się interesuje Sim, ten dzieciak, który na początku nas nie lubił, a teraz nas lubi, albo nas toleruje bardziej, bym powiedział. No i wiem, że się on bardzo nimi interesuje. Tak więc no, tyle żeśmy się dowiedzieli, po to były nam te wszystkie artefakty. Tak więc, no cóż, ciekawa sprawa. Możemy sobie już wyjść z Haven Forest i zobaczyć, kto będzie miał dla nas misję teraz. Okej, okay, czyli misję mamy teraz już u Ashlyn. Czyli będzie grubo. Jeżeli u Ashlyn mamy, to oznacza, że zaczynamy, kurde, już wielki finał aktu drugiego. Coś tak mi się wydaje. Coś, kurde, mnie tak nosek tak troszeczkę podpowiada, że no, będzie, kurde, wielki finał. O, siema Noti Otsal. Kurde, jak mam wybierać? Czy wolałem bar Hip Hop, a Naughty Otsel, to zdecydowanie wydaje mi się, że Naughty Otsel lepiej brzmi, jeżeli chodzi ogólnie o nazwę i samo jakby sam w sobie koncept baru. Bo tak Bar Crew, czyli tam bar Hip Hop, to we. Nie wiem, dla mnie średnio to brzmi.
Dobra, to słuchajcie, to ja zrobię teraz tak, zrobię cięcie i widzimy się za chwilę przy rezydencji, a raczej przy tej grupce Ashlyn. Wiecie, o co chodzi, po prostu przy tym całym stowarzyszeniu Ashlyn. Whatever. No i dobra, dojeżdżamy już tutaj, kurde. Dojeżdżamy, co prawda płoniemy sobie, ale dojeżdżamy. Tak więc to tylko kwestia czasu, aż coś pierdyknę, no i się skończy, kurde, moje Eldorado. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. No, i jednak tak nie było, więc elegancko. Możemy iść do góry. We got a big one this time, Jack. That decoder you found helped us decipher the gate key for the main KG war factory. We can get inside now, and we need our best people on the raid. Oh, gee! I wonder who that might be. There is a good chance that factory is doing more than just making deathbots. I want to know who's behind it all. How are so many deathbots being made? Where are they getting the supplies in the eco? Something about this doesn't seem right. Yeah, right into the hornet's nest. This is gonna be fun. Yeah, remind me when to laugh. Ale kurde, ten Torn to trochę jest idiota, nie? Bez kitu. Miał możliwość zobaczenia, kto jest tym przywódcą tych KG robotów, czyli innymi sobie Cyber Errol lub Cyber Errol. A on kurwa takie... What the fuck? Dobra, to już widzieliśmy, myślałem, że jakaś taka kurde nowa cutscenka. Znaczy nowa, po prostu jakaś taka, nie wiem, linia dialogowa by się pojawiła czy coś. Tak więc... No musimy teraz dostać się do tej fabryki robotów KG i tam zrobić rozpierduchę i właśnie tam teraz rozpoczynamy wielki finał aktu drugiego, właśnie w tym momencie. Po tym finale kończymy sesję i następna sesja to już będzie wielki finał serii. I potem jakiś dodatkowy odcinek z tych misji pobocznych. I będzie wielkie 100%. No, jako że jesteśmy teraz w powietrzu, ponieważ baza tych wszystkich robotów jest w powietrzu. Znaczy, no tak, tak, w sumie dobrze mówię, baza tych wszystkich robotów jest w powietrzu. Tak więc będziemy musieli teraz, no jakby to można powiedzieć, no atakować. I to jest jedyny raz, kiedy będziemy mogli zobaczyć sobie ten, wszystkie wyspy z Jacka dwójki. Tak więc możecie się teraz napatrzeć tymi widokami, ponieważ tam będziecie mieli kurde różne, no na przykład tutaj macie Haven Forest. Tylko że w innej wersji, w tej swojej poprzedniej wersji. Tu gdzieś będzie nawet Strip Mine. Wiecie, no sporo dzielnic jakby z Jacka dwójki. Tak więc jeżeli ktoś chce sobie popatrzeć, to proszę bardzo, ma do tego możliwość właśnie w tym oto momencie, bo już później nie będziemy widzieli. I będzie troszeczkę lipa. Ta misja, w sumie nigdy nie uważam że ją za jakoś super trudną, tak szczerze. Nigdy nie uważałem ją za jakoś super trudną, bo nie była nigdy trudna. Jedyne co mogła być troszeczkę bardzo upierdliwa, ale na pewno nie trudna. Na takiej wiecie zasadzie, że o Jezu, ale ona jest trudna, ja pierdzielę, no kurde, zwariować można. I musimy teraz właśnie te 16 lamp zgasić. Które tutaj nam się pojawiły. Oczywiście przy tym nie ginąc w żaden głupi, frajerski sposób.
No bo szanujmy się, chcemy to zrobić wszystko w miarę prosto, szybko i na temat. A robiąc takie podchody, jak bym zrobił teraz, to no nie wyglądałoby to za dobrze. W ogóle pojazd, z którym się poruszamy, to jest Hellcat. Dla osób, których nie pamiętają w ogóle niektórych pojazdów z Jacka Dwójki, to jest Hellcat. Troszkę zmodyfikowany, ale jednak. Lubiłem dosyć bardzo Hellcaty w Jacku Dwójce. Znaczy lubiłem i nie lubiłem zarazem. Lubiłem dlatego, że takie fajne, duże te pojazdy. Nie samochody, tylko pojazdy. To nie jest, kurde, Jack Team Racing ani nic takiego. Ale z drugiej strony nie lubiłem, bo one były strasznie powolne. I czasami odnosiłem wrażenie, że one, jeżeli chodzi o pancerz, były słabe też. Ale to tylko takie moje żmudne skojarzenie. W ogóle tak mówię, śmieszna sprawa, że Daxtera udało mi się wcześniej nagrać od Jacka Trójki, ale to też w sumie zarazem dobrze, bo przynajmniej mieliście taki malutki plot twist do postaci, która pojawiła się w tej gierce, czyli hrabia Wigger. Co dla mnie trochę jest, mówię, no śmieszne, no bo Daxter w mojej opinii, mogę się oczywiście mylić. Ale z tego, co ja widzę, to on się bardzo skupia na wydarzeniach tak z Jacka Dwójki, tylko z perspektywy Daxtera, więc co tam robił w ogóle hrabia Wigger, tak nie żeby coś. Bo dla mnie to trochę dziwne, że postać, która dopiero w Trójce się pojawia się w Daxterze i no, sami wiecie, o co chodzi. O kurde, nie! Oj, to się źle skończy, to się zaraz źle skończy.